Nauczanie domowe Wtorek siódmy tydzień zwykły. Tytuł Paskudne miasto: Mówię, gdybym miał skrzydła jak gołąb, uleciałbym i spoczął, uciekłbym daleko, zamieszkał na pustyni, prędko bym wyszukał schronienie od wichru i nawałnicy. Rozprosz ich, Panie. Rozdziel ich języki, bo przemoc widzę w mieście i niezgodę. Obchodzą jej murami w ciągu dnia i nocy, a złość i ucisk są we wnętrzu jego. Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, nigdy nie dopuści, aby się zachwiał sprawiedliwy. Psalmista, jak widać, mieszka w mieście, ale niestety atmosfera w tym mieście, relacje, stosunki społeczne, układy są tak paskudne, tak złe, tak napięte, że psalmista chce stąd uciekać na pustynię. Najlepiej po prostu by się schował, najlepiej by odizolował się od wszystkich. Jasno daje do zrozumienia, że nie chce mieć nic wspólnego z tymi ludźmi, choć są jego. Sąsiadami, są współmieszkańcami. Ale to, jak relacjonuje, jak opisuje życie tego miasta, gdzie zbierają się ludzie, by knuć i mataczyć, by promować kłamstwo. Mówią o swoich zbrodniczych planach, przekrętach, stosują przemoc, podsycają niezgody, wywołują kłótnie. I Jasno, psalmista nazywa to, że wewnątrz miasta jest wzajemna złość, ta atmosfera takiej niechęci, ta atmosfera złośliwości, przeciwności, ataków wzajemnych na siebie powoduje, że słabi doznają ucisku. Że nie można mówić, że tam panuje jakieś rozsądne prawo, że coś jest prowadzone według zasad. Czy można domagać się jakiejkolwiek sprawiedliwości? Można by to podsumować, że taka chaotyczna walka o byt, rozpychanie się łokciami i kto silniejszy ten ma rację, dominuje w tym mieście. Ten opis pokazuje, w sprawach społecznych nie jest różowo. Do głosu dochodzą karierowicze, awanturnicy. I ci, którzy po prostu wykorzystują swoją pozycję społeczną czy majątek do tego, aby niszczyć innych. I odpowiedzią na taki stan, na taką sytuację społeczną, odpowiedzią jest jedna podstawowa rzecz. Zrzuć swą troskę na Pana. Jakby psalmista widzi, że te jego działania ta sprawiedliwość, której się domaga, za którą tęskni, to pragnienie, żeby miasto było odrodzone, na dzisiaj jest nierealna. Na dzisiaj jest niemożliwa, po ludzku oczywiście. Dlatego psalmista przyjmuje takie stanowisko, robię swoje i wiem, że będę doznawał różnego rodzaju utrudnień, nawet czasami krzywdy i przykrości, ale chcę złożyć wszystko na Pana. Chcę Jemu całą tę sytuację oddać. Opisałem, wylałem serce przed Bogiem, jestem uczciwy w tym, że no nie zgadzam się na to, co się dzieje, ale nie mam na to wpływu dzisiaj. Kto inny sprawuje władzę, kto inny działa, kto inny ma do dyspozycji wszystkie narzędzia, które mogłyby służyć dobru, ale nie służą. W związku z tym ja oddaję to Bogu. I widzimy, odpowiedzią tego człowieka nie jest wywoływanie wojny, nie jest wprowadzanie siebie w taki sam stan, jak w tym mieście widzi. To nie jest oko za oko, ząb za ząb. To nie jest takie mówienie, jak ktoś mi źle życzy, to ja też mu będę źle życzył. Jak ktoś mnie skrzywdził, to ja też jego będę krzywdził. Zauważmy, psalmista nie pokazuje tego w ten sposób. On chce, aby dobro zwyciężyło, a w związku z tym wszystko zrzuca na Boga całą swoją troskę, całe swoje pragnienie zmiany w tych relacjach, w tych układach społecznych, w tym mieście. Naprawdę oddaje to Bogu. Na to mam wpływ, na swoje myśli, na swoje emocje, na swoje działania, na swoją postawę. Na to mam wpływ i dlatego chcę całą moją troskę i nawet moje niezadowolenie złożyć przed Bogiem. I widzimy, że psalmista znajduje tutaj trzy takie ważne stwierdzenia i równocześnie trzy Boże interwencje. Pan podtrzymuje tych, którzy są w takiej sytuacji. Pan ich podnosi, pan ich trzyma w ręce. Po drugie, mają doświadczenie ci ludzie, że Pan ich nigdy nie opuści. W najgorszych sytuacjach, w najgorszych dzielnicach, byśmy powiedzieli, w najgorszych układach, Bóg ich nie opuści. Bóg zawsze będzie z nim. I po trzecie, Bóg nie dozwoli, żeby się zachwiał sprawiedliwy. Jeżeli trzyma się ktoś zasad, jeżeli trzyma się ktoś prawdy, jeżeli trzyma się ktoś wiary, nie zachwieje się. Pomimo tego, że cały świat będzie rozdygotany, pomimo tego, że cały świat będzie w chaosie, on się nie zachwieje. Bo Bóg jest jego stabilnością, bo Bóg jest jego siłą. I te trzy doświadczenia podtrzymania. Obecności i utrzymywania są doświadczeniami, które pozwalają przetrwać takie okresy, pozwalają przetrwać w takim miejscu, tak żeby serce człowieka, wierzącego, pragnącego dobra, wołającego o sprawiedliwość, nie przeszło na stronę zła, nie zrezygnowało z wiary i z uczciwości. I z tego patrzenia, że po latach wiele rzeczy się zmieni, a wtedy moje serce będzie gotowe do większej jeszcze pracy z Bogiem i z tymi, którzy będą chcieli ze mną w tym mieście zaprowadzać nowy porządek. Sprawiedliwy, uczciwy, solidny. W każdej sytuacji, w której jesteś, niech ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.